Cześć wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, co jest w mojej torbie podróżnej oraz pakowanie do Polski. Najpierw pokażę Wam, co mam w swojej torbie podróżnej, czy tam podręcznej, jak chcecie, a potem przejdziemy do pakowania. A więc moja torba podręczna wygląda tak. Jest ona z H&M. Ja ją pokazywałam w jednym z holów, tak naprawdę w jedynym holu, jaki robiłam. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej o tej torbie, to po prostu obejrzyjcie haul, który jest na moim kanale. Najważniejszą rzeczą jest telefon, więc telefon zawsze mam w torbie, nieważne jakiej, ale zawsze mam, więc telefon jest najważniejszy. Do tego mam słuchawki. Moje wprawdzie są poplątane i zepsute, więc nie działają za dobrze, ale mam je, żeby na przykład, kiedy mi się nudzi w podróży, to słucham sobie muzyki, więc słuchawki. Zawsze także zabieram ze sobą książkę. Jutro zabieram ze sobą książkę Looking for Alaska, czyli Szukając Alaski. Jest to kolejna książka autora o imieniu John Green. Ja ogólnie jestem mega fanką jego książki Gwiazd naszych wina. Jeżeli chodzi o tą książkę, to zaczęłam czytać i dopiero przeczytałam parę stron, ale w podróży mam zamiar kontynuować czytanie tej książki i na razie muszę powiedzieć, że książka zapowiada się bardzo dobrze. Nie to, że okładka jest śliczna, to styl pisania i wszystko na razie jest super. Ale przejdźmy dalej, bo to nie jest o książce filmik. Także zabieram ze sobą notes, czytam zeszyt. Na przykład kiedy mi się nudzi lub wpadnie mi do głowy jakiś fajny pomysł, a naprawdę często tak jest, bo w podróży zawsze mi pełno dobrych pomysłów wchodzi do głowy, więc zapisuję sobie to w notesie. Lub po prostu, jeżeli mi się nudzi, to sobie rysuję, albo coś po prostu piszę. A ja zabieram ze sobą taki zeszyt, to jest zeszyt z mojego DIY filmiku, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak go zrobić, to filmik dam w opisie. Do tego oczywiście jakiś długopis albo ołówek, jak tam chcecie, więc to zawsze trzeba ze sobą mieć, przynajmniej ja muszę zawsze mieć ze sobą. To zależy, do jakiego kraju jedziecie, ale na przykład jeżeli do takiego kraju, w którym jest ciepło, gorąco, to ja zawsze zabieram ze sobą okulary przeciwsłoneczne. Ja ogólnie miałam problem z wybraniem okularów, które mam włożyć do torby podręcznej, bo okularów mam 4 pary, więc 3 pary włożyłam do walizki i tą parę wzięłam ze sobą. Szczotka do włosów to jest coś ważnego, bo wiadomo, że jeżeli jesteśmy w parogodzinnej podróży, to włosy nam się będą plątać i trzeba je rozczesać, żeby jakoś wyglądały, więc mam zawsze szczotkę. I do włosów jeszcze mam, mam jeszcze jedną rzecz, jest to gumka, zwykła gumka do włosów, bo jeżeli na przykład mamy rozwiązane włosy, to po paru godzinach może zrobić nam się ciepło i chcemy związać te włosy, lub po prostu jakimś cudem gumka, którą mamy już na głowie, nam się... urwie? Tak czy siak, zawsze zabieram ze sobą gumkę do włosów. Tu już przechodzimy do ostatnich rzeczy. To jest opcjonalne, ale ja zazwyczaj mam ze sobą jakiś balsam do ust, jakąś pomadkę, coś takiego. Więc to jest po prostu zwykła pomadka Baby Lips. I to jest taki korektor, więc jeżeli na przykład coś mi wyskoczy w podróży i nie chcę, żeby to było widoczne, to po prostu sobie to zakryję. Ostatnie to jest po prostu lusterko. Jeżeli nie mamy dostępu do lusterka, nie wiem, w autokarze, gdziekolwiek, to weźmy ze sobą lusterko, to nie miało sensu. Po prostu biorę ze sobą lusterko. Moje wygląda tak, ma takiego pieska na nim. To górne lusterko jest normalne, a dolne powiększa. Więc zawsze jeżeli chcemy się obejrzeć lub coś takiego, to mamy ze sobą lusterko. A więc to, żeby był koniec, to zazwyczaj biorę ze sobą i oczywiście zawsze biorę jeszcze jedzenie. Ale nie będę pokazywać Wam jedzenia. Co jeszcze zabieram? Zabieram jeszcze zazwyczaj ze sobą gazetę. I to chyba wszystko. Więc tak. Teraz zapraszam Was do pakowania. A więc ja ciuchy oraz kosmetyki już sobie przygotowałam. Może zacznijmy odtąd. Tutaj wzięłam kurtki. Ta kurtka jest czarna jeansowa. A ta jest taka bardziej na deszcz, bo zawsze kiedy jestem w Polsce, to chociaż raz pada. Więc tak. Mam takie kurtki. Tutaj mam bluzki z długim i krótkim rękawem chyba. Więc to jest taka, to jest crop top chyba, taki w kwiatki. To jest zwykła koszulka z długim rękawem. Chyba ona
jest Primarka, nie mam pojęcia. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, skąd są niektóre ubrania, to po prostu napiszcie, bo nie chcę mi się tutaj wszystkiego teraz mówić. To zwykła czarna bluzka. To jest moja, jedna z moich ulubionych bluzek. Jest taka szara i ma taki napis po francusku. Très cool, czy jakoś tak. Pewnie źle to wymówiłam. To jest taka większa bluzka. Ona jest taka bardziej luźniejsza. Ma napis Chicago. To jest zwykła szara bluzka. Bardzo ją lubię, bo do wszystkiego można ją założyć. Ta bluzka, ona ma taki tutaj kołnierzyk ładny. Mi się bardzo podoba. Więc ona ma taki pudrowy róż. O, już. I co? A. Ta bluzka jest podobna do wcześniejszej, ale ma takie paski z przodu, więc tak, bardzo ją lubię. Następna bluzka to taka, ma takie doczepiane, ozdobne kwiatki. Nie będzie tego za bardzo na kamerze widać, ale jest bardzo ładna, bardzo mi się podoba. I tutaj jeszcze ma taki przyszyty naszyjnik, więc to jest ta bluzka. Tu jest druga szara bluzka. Ja bardzo lubię szare bluzki i takie zwykłe, z którymi można wszystko zestylizować. To jest moja ulubiona koszula, więc musiałam ją wziąć. Tutaj mam koszulkę, zaraz wam pokażę. Ona ma takiego tygrysa, mi się bardzo podoba, bo ma takie, wiecie, nie są to do końca krótkie rękawy, ale są takie krótsze. I bluzka wygląda tak. Więc to później to złożę. I tutaj na koniec mam jeszcze taką na ramionczka. I tak, to już było. Tutaj mam swetry, bluzy i tym podobne. Czyli tak, zacznijmy od góry. To jest taki kardigan, można powiedzieć. On jest bardzo wygodny. I nie wiem, czy mam go założyć na wyjazd. Jeszcze muszę... właśnie, nie wiem, czy będzie w Polsce ciepło, czy nie. Przypuszczam, że będzie. Więc nie wiem, czy zabiorę jakiś kardigan, ale raczej nie. Tu mam bluzę, czarna bluza z napisem, jakim napisem? Nie mam pojęcia, ale jest jakiś tam napis. To jest różowa bluza, też z jakimś napisem. To jest też bluza z jakimś napisem i tutaj mam bluzę z czerwonym słonikiem. Więc tutaj mam spodnie, głównie to są jeansy, więc to pierwsze spodnie to są takie zwykłe jeansy. To są także zwykłe jeansy, te są takie ciemniejsze. To są takie, o, przepraszam. Jeżeli możecie zobaczyć, mają taki fajny tribalowy wzór, chyba tak to się nazywa. Są takie różowe i one są takie jakby ombre. Bo patrzcie na to. Więc wiecie, tak, od ciemniejszego do jaśniejszego. Więc to są te spodnie. I zastanawiałam się, czy wziąć te, bo ja ich dawno nie nosiłam, ale pomyślałam, że będą idealne na lato. Mamy taki turkusowy kolor, nie widać tego za bardzo. Tak naprawdę są mają bardziej mocniejszy kolor, niż na kamerze to widać. I mają takie granatowe serduszka, więc pomyślałam, że je wezmę. I tutaj mam jeszcze tylko jedną parę czarnych leginsów, bo leginsy zawsze się przydadzą. Tutaj, więc tak. To są ogólnie ogrodniczki w kropki. Pomyślałam, że je wezmę, bo tak naprawdę nie chodziłam w nich za dużo, więc wzięłam te ogrodniczki. Tu mam spodenki. Moje ulubione są mega wygodne. Są takie po prostu bordowe. Te bordowe spodenki. Spódniczkę, piżamy jakieś, muszę się tu streszczać. Sukienki, mam białą sukienkę, kombinezon, nie wiem dlaczego tu jest, ale mam kombinezon. Sukienkę. Tutaj ogólnie mam strój, ten jest z River Island. I w środku mam taki, nie będę tego wyciągać, bo to się długo wyciąga, ale mam jeszcze jeden strój. Tutaj mam skarpetki przygotowane. Jeżeli chodzi o buty, to wezmę czarne baleriny. Trampki na koturnie. Takie sandałkowe buty, nie wiem jak to się nazywa, Nike, czekajcie, Nike oraz Vansy i jeszcze mam takie białe tenisówki, więc to też wezmę
I mam jeszcze do spakowania kosmetyki i inne rzeczy, ale wiecie, już nie będę tego wam pokazywać, bo to jest za dużo czasu, więc tak się przygotowałam, jeżeli chodzi o ciuchy. A więc to już by było wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeżeli chodzi o filmiki w wakacje, to będę nagrywać, będę na pewno, bo mam już parę pomysłów, ale nie będą tak często. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Chyba będzie wszystko na dzisiaj. A więc jeżeli filmik wam się spodobał, to dajcie kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I tutaj będę się z wami żegnać, więc na razie, do następnego.